Siemanemaneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z gry Inside. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy właśnie na tej zagadce, czyli na uderzającym piorunie, który nas rozrywał i musieliśmy przeskoczyć przez pewną rzecz. Kontynuujemy przygodę właśnie z tą pułapką. Tutaj, co trzeba tutaj zrobić? No prawdopodobnie trzeba to uruchomić, ale już zrąbałem, więc teraz się schowam. Dobra, teraz wchodzimy, pociągamy do góry. Szybciej, 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 szybciej. Aha, to dopiero z czasem, dobra. Czyli rozumiem już, o co chodzi. Czekamy na uderzenie. Czekamy na uderzenie, wskakujemy, uruchamiamy, zeskakujemy, czekamy na uderzenie, wskakujemy i co? Co to miało nam dać, przepraszam? Uderzenie, wchodzimy. Okej, okay, dobra, teraz rozumiem. Wcześniej po prostu za nisko doleciałem. Czy to już jest koniec tej potwornej zagadki z tamtą rzeczą? Coś uruchomiłem. Dobra, czyli co, zrąbałem? Aha, czyli co, nie powinienem tego uruchamiać? Nie wiem, prawdopodobnie nie, prawdopodobnie powinno zostać to zamknięte przeze mnie. Tylko nie wiem, czy już nie jest za późno na takie właśnie wybryki. Aha, ale najprawdopodobniej gdybym to zamknął, to nie mógłbym wyjść, bo drzwi też się chyba otworzyły, co? Nie wiem, spróbuję to jeszcze zamknąć raz. Dobra, nie można już tego zamknąć, więc skacz. Jezus, ale szczęście. Co tutaj trzeba zrobić? Pomyślmy, co tutaj trzeba zrobić, no... Jak stanę w drzwiach, to mnie ochroni? No nie, to mnie nie ochroni. To co ja mam tutaj zrobić? Halo? Czy znowu znalazłem pułapkę, której nie uda mi się pokonać? A tu są jakieś drzwi, patrzcie. Dobra, rozumiem. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałem? Czyli z tymi drzwiami ja spokojnie sobie przejdę dalej. Tutaj jest coś. No coś jest, ale nie mogę tego uruchomić. What? Zaraz, zaraz, o co chodzi? Tutaj działa, ale jak tam już pójdę, to nie działa, tak? Może dlatego, że nie idzie po podłożu, no dobra. To poczekamy. Uderzenie i teraz lecimy. Szybko, 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 szybko. Dobra, udało się. Myślałem, że to na mnie zleci, ale na szczęście tak to nie działa aż bardzo. Czy znowu jest tak głośno strasznie? Chyba nie jakoś bardzo mocno, co? A tutaj już dalej nie mogę. Dobra, czyli tu jest kolejna zabawa z tymi rzeczami, patrzcie. Dobra, nie. Po prostu trzeba wyczuć taki moment, kiedy to ramię będzie na dole. Tak czy nie tak? Chyba nie tak. No nie, tak nie zdążymy. Więc trzeba przeczekać, tylko jak to wymierzyć? Jak to wymierzyć? Uderzenie jest to, kiedy jest na górze. Tak, czyli teraz muszę po prostu pójść. I uderzenie powinno być teraz. Jest, pięknie, dobra. To już nie było takie łatwe, jak się mogło wydawać. I teraz przegram. Tak, powinienem poczekać jeszcze raz tam, na górze. Na kolejne uderzenie. Ale nie zrobiłem tego. Dobra, to jeszcze raz. Uderzenie na górze. Teraz biegniemy. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, fart. Teraz co? Aha, ale tu nie można przeczekać tego. Chyba, no dobra, wiem już chyba. Trzeba po prostu jeszcze
w czasie uderzenia zejść, ale nie tak mocno zejść, rozumiecie? Teraz tutaj znowu skaczemy i czekamy na to. Teraz tak, tutaj stajemy, uderzenie, lecimy. Tak to chyba powinno wyglądać. Idealnie to zostało przeze mnie zrobione, więc możecie zostawić łapkę w górę i w ogóle, i w ogóle. To jest kurde już ciężkie, czyli te początkowe gry, czyli mapki, to były takie lightowe, że to nazwę, a tutaj już jest kurde hardkorowy. Jest winda i poza tą windą nic tutaj już nie ma, więc jedynym logicznym wyborem jest po prostu wejście do windy. I co, na dół czy na górę? Na dół. Dobra, czyli prawdopodobnie będziemy bezpieczni już. Będziemy z dala od tego walącego młota, który po prostu rozwalał nas na części. A może i nie? Czy ja jeszcze żyję, czy już nie żyję? Jestem pod wodą. Wypływaj, wypływaj, wypływaj. Wypłynąłem? Dobra. Uf. Troszkę się przestraszyłem, że to może coś przeze mnie. Ale jak widać, to nic związanego ze mną raczej nie było. Tutaj trzeba wyskoczyć i najprawdopodobniej złapać się linki. Tak jest. Rozhuśtać się. Tutaj wskoczyć. Użyć dźwigni. Aha. Z tym coś można zrobić raczej, co? Bo po co mógłbym tutaj wskakiwać? No nie wiem. Okej, czyli tu po prostu timing będzie się liczył. Muszę to zrobić pewnie z dużą szybkością. Dokładnie tak. Trzeba było to zrobić z bardzo dużą szybkością. Tam są niebieskie drzwi. Czy co to jest? Jakaś latarnia? Nie no, chyba to były drzwi. Czuję się, jakbym był w jakiejś wodzie podwodnej. Łodzi. Naprawdę, nie wiem, co tutaj się dzieje w tej grze zbytnio. O co chodzi? Gdzie jest sens? Gdzie jest przesłanie? Okej, teraz tutaj po drabince wyjdź. Oh, tu są dwa silniczki. Prawdopodobnie będę musiał użyć tego, żeby wskoczyć tam, nie? Prawdopodobnie tak. Ale to jest creepy. Też czujecie taki creepy moment? Jestem na 99% pewny, że ona zaraz się rzuci i we mnie ten. Jednak nie, nic nie robi. Dobra, teraz spróbujemy znowu tego użyć, żeby tam wskoczyć. Prawdopodobnie tak to trzeba rozwiązać. Albo nie. Chyba wiem, co twórcy chcieli tutaj wymyślić. Prawdopodobnie będę musiał to zrobić znowu tak, jak wtedy było podstawienie tej... Czyli wyłączyć to. Zobaczymy tylko, jak długi timing to ma. Wcale nie taki długi. No ale dobra, uruchomimy to. Uruchomimy teraz to. Wchodzimy tutaj. Skaczemy. To wyjedzie i uruchamiamy to. Dokładnie. Kurde, za pierwszym razem. Nawet nie liczyłem nic, po prostu mówię, zrobię to. I to zrobiłem, widzicie? No to jednak jestem inteligentny czort. Tutaj teraz do góry. I sprawa, zagadka rozwiązana. No i to mi się podoba. Skacz. Dobra, jestem. Miejmy na uwadze to, że w tej wodzie pode mną jest nasza koleżanka.
Z tego co widzę, nie ma innej drogi. Okej, ona jest, nie wiem, przywiązana do czegoś? Ja się utopię teraz. Chodź po linie. Ale miałem ciarki. Patrzcie, jak mi włosy stoją. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja pierniczę. Co teraz? Teraz muszę się rozhuśtać, nie? Niestety proces rozhuśtania wiąże się z tym, że muszę zejść jeszcze niżej. To i tak chyba nie wystarczy, żeby się rozhuśtać dobrze. Spróbujemy. Co teraz się puszczę? Aha, to jest kolejna linia. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się. Wracaj tam do siebie. Aha, tu już mogę wyjść. Dobra, już się rozwiązało. Ja bym tam machał tamtą liną i machał, i machał, i nic by się wielkiego nie działo. Tutaj. Czy ja to mogę jakoś uruchomić? Nie. Okej, no kamerka niewątpliwie pokazuje nam, że powinniśmy skoczyć. Aha, do drzwi. No, no, no. Dobrze, dobrze. Nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać. No ale tak czy siak o to raczej chodzi. O to raczej tutaj chodzi. Chyba, że tutaj da się coś podskoczyć i złapać? Nie. No niewątpliwie o to chodzi, więc od razu płyniemy. I od razu wypływamy. Dobra, teraz jest już dużo dalej, więc raczej mi się uda. Jest, pięknie. Teraz znowu to samo. Gdzie teraz? Tam, 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 tam. Wyskakuj, wyskakuj z tej wody. Ta gra jest creepy. Teraz muszę tutaj wejść prawdopodobnie. I co, nacisnąć przycisk? Nacisnąłem, dobra. I to mnie gdzieś zabierze. Bo nie wiem, czy ja chcę tam akurat jechać. Gdzie to chce mnie zabrać. Boję się, że nie. Ej, ale ja tutaj już byłem. O co chodzi? W drugą stronę można jechać? Nie. No to co ja mam zrobić? Czyli co, tam coś jest do zabrania? Nie wiem, nie mam pomysłu. Nie mam kompletnie pomysłu, jak to tutaj rozwiązać. Co trzeba zrobić? Bo przecież ja stąd... Aha, i teraz to wraca. Czyli co, ten hak to jest do niczego nieprzydatny? Czy to chcecie mi powiedzieć, że ja znowu muszę gdzieś popłynąć? Aha, no całkiem możliwe. O to chyba chodzi, nie? Jakie jest zadanie tego haka? Żeby co? Żebym ja potem wrócił, dzięki temu mógł szybciej przeskoczyć? Myślicie, że to może być ten powód? Czy ja się na przykład teraz rozhuśtam? Dzięki temu będę szybszy od niej? No raczej nie o to chodzi, ale może.
No nie, raczej nie. Raczej nie o to chodzi. Nawet teraz nie zdążyłem nawet do punktu dopłynąć. Powiem wam, że próbuję już któryś raz z kolei i wydaje mi się, że ten hak jest właśnie po to, żeby ją jak najdalej od siebie odciągnąć. No, 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 płyń, płyń. Gdzie? Bo ona tam cały czas do mnie tutaj podpływa i czeka centralnie pod tą platformą, więc jest blisko. Ale jakbym nacisnął to, zszedł tutaj. Przed chwilą to próbowałem i wydawało mi się, że była dużo dalej. A i teraz powoli zacznę schodzić. I na koniec, na samym końcu zanurzę swoje nogi. I ona zacznie do mnie płynąć, patrzcie. Teraz wyjdę. I ona zostaje w tym miejscu, więc jest kawał drogi za mną. Teraz ja stąd zeskakuję. I od razu płynę. Patrzcie, jak ona jest daleko ode mnie. Teraz ja to szybko naciskam i wpływam tam. Szybko, 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 szybko. Aha, wypływaj, dobra, wypływaj. Się nie ciesz, tylko wypłyń, nie umrzyj. Dobra, udało się. Pięknie. Dużo próby mi to znowu zajęło. Ale no o to chodzi w tych chyba grach, żeby właśnie... Żeby te zagadki jakoś tutaj zabierały czas i żeby były jakoś w miarę chociaż logiczne. Tutaj znowu jest lina. Muszę się rozhuśtać, myślę, że troszkę wyżej nawet mogę wejść. Rozhuśtajmy się tak dość solidnie. I już myślę, że teraz mogłem skoczyć, ale nie podobało mi się trochę to, jak się rozhuśtałem. Teraz już będzie zdecydowanie lepiej. Dobra, jestem. O, robi się naprawdę ciekawie. Nie, naprawdę to jest jedna z pierwszych gier. No może nie jedna z pierwszych, ale jedna z pierwszych, takich ostatnio, w które grałem, w której jestem bardzo ciekawy z rozwiązania. Znowu dziwna muzyka. Znowu woda. I znowu ona. Nienawidzę jej. Strasznie jej nie lubię. Ona jest straszna. Ona jest creepy. Ona jest tak creepy jak nowy potwór w Dead by Daylight. Dobra, tutaj twórca daje nam jasno do zrozumienia, że musimy otwierać krapę i płynąć gdzieś. Tylko tutaj już zdecydowanie za wolno popłynąłem. No może i nie? A może i tak. No spróbujemy raz jeszcze oczywiście i zobaczymy, jak powinno to wyglądać. A i co? Gdzie jesteśmy? Tutaj. Co, aż od początku? Czy to jest to miejsce, gdzie... Nie, dobra, to jest to miejsce, gdzie klapa. Czy ja powinienem od razu nacisnąć ten przycisk? Nacisnąć i zamknąć? Nie. Dobra. Never mind. Myślałem, że jak nacisnę i zamknę... A może tak, może trzeba najpierw nacisnąć, żeby to się otworzyło, a potem, kiedy będziesz spływać, to zamknąć. Czyli tak, wpływamy, naciskamy, wypływamy, wpływamy, naciskamy i jedziemy tam. Wydaje mi się, że to może być rozwiązanie. To może być rozwiązanie, więc wpływamy, naciskamy i wracamy. Szybko, 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 szybko. O nie, zaklinowałem się. Udało się. Gdzie ona teraz będzie? Może trzeba tutaj znowu wrócić jakoś? Patrzcie, wejdziemy tutaj do wody. Niech ona podpłynie tutaj. Jest tutaj już. Wychodź, 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 wychodź. Patrzcie. Teraz biegniemy szybko tam i naciskamy. Jestem geniuszem. Jeżeli to o to chodzi. Ale najprawdopodobniej tak. Jestem po prostu geniuszem. Czy ja zdążę? Jezus, jakie close. Dobra, o to chodziło. Jestem z siebie dumny w tym momencie, bo nie każdy by na to wpadł. Oj, nie każdy. Co tutaj? Co tutaj się dzieje? Znowu pod wodę? Tak jest, znowu pod wodę. Czyżby znowu gdzieś tutaj nasza koleżanka pływała? Nie wiem, nie widzę jej. Dobra, nie płynę głębiej. Nie widzę naszej koleżanki, ale widzę linę, po której muszę wejść na górę. Czy tam będzie na ścień? Jest. What the fuck? Czy ja mogę z nią... Nie wiem. Czemu ja mogę z nią walczyć? Może tak ma być?
No nie, bo już umarłem. I to jest jakieś dziwne. To wygląda tak, jakby to tak miało być. Czy nie? Storaś... No nie, no na pewno. Inaczej bym umarł przecież po prostu. Co to było za światełko? O co w tym wszystkim chodzi? Czemu ona mnie nie zabiła? Znaczy, utopiłem się. Co to jest za lina? No ale to na pewno tak miało być. No ja tam nic złego raczej nie zrobiłem. Ryby? Czy ryby mnie zjedzą? Nie. Chyba. Chociaż no skubią mnie, nie? One mnie zjadają. Nie. Ja już sam nie wiem, czy one mnie zjadają, czy raczej mnie nie zjadają. Że one chcą mnie uleczyć. Co ty myślicie wszyscy? Dziwne to strasznie. Tu jest kolejny jakiś potwór. To jakiś nowy, bo jeszcze takiego nie widziałem. Może to jest tak jakby szef tych wszystkich tych. Czemu ja żyję? Co się dzieje? Czemu ja żyję? Co to są za potwory? Wypłynąć raczej nie wypłynę, co? Ale topić też się chyba nie utopię. Nie wiem, tutaj coś jest, tu jest jakaś lina. Znaczy no jakiś przewód. Czemu ja już nie tracę powietrza i co to są za potwory tutaj? No wydaje mi się, że coś z tym świecącym dingiem chyba będziemy musieli zrobić, czy nie? Wygląda na to, że nie, tylko w którą stronę płynąć? Tutaj coś jest, jakieś pomieszczenie. Dobra, wpłynąłem tu. Czy ja się zamieniłem w rybę? Bo te ryby teraz jak kurczaczki wtedy, nie? Wszystkie za mną podążają. No i co? Wygląda na to, że po tej stronie nie ma nic, do czego mógłbym zajrzeć. Po tamtej stronie też nie widziałem, ale no dziwne to wszystko jest, straszne. Nagle gdzieś, nie zjada mnie potwór, który zawsze mnie zjadał. O, tu coś jest, dobra. Czy ja tu będę mógł chodzić? Nie. Nagle nie zjada mnie potwór, nagle mogę żyć pod wodą, nagle słuchają się mnie wszystkie zwierzątka. Czyli rybki. Zresztą myślałem na początku, że mnie zjadają, że to już jest koniec gry. Co to jest? Czy to są jacyś ludzie podłączeni do... jakieś rzeczy dziwnych. A tam? Ja pierdolę. Nie polecam w tą grę grać w nocy. Nie polecam oglądać tego dzieciom. To jest naprawdę creepy. To jest naprawdę straszne. Okej, okay, płyniemy. Czasem mam takie zamuły, że nic nie mówię, ludzie, nie? Ej, bo my teraz wpływamy do sektora trzeciego. Sektor trzeci to jest ten sektor, który przed chwilą widzieliśmy to okienko. Więc tutaj gdzieś jest ten potwór zza szyby. Co to było? Słyszeliście? Coś się otworzyło? Albo zamknęło. Ciężko stwierdzić. Tu coś jest. To się prawdopodobnie otworzyło. I zaraz zamknie. Dobra, poczekamy, aż znowu się otworzy. Na przykład teraz. Aha, ale to jest tak jakby przeciwwaga. Płyń. Dobra, udało mi się wpłynąć, ale moje rybki też powinniście wpłynąć. Nie, zostałem sam. Dobra, tu jest wiatrak. O. Nie, chcę tu zostać. Tam widzę już ten. Tam trzeba się trzymać.
Widzicie? Tutaj jest coś do trzymania. Dobra, więc przeczekamy. Przeczekamy te wiatry. Jak to się zamknie, to od razu płyniemy do następnego takiego czegoś. Dobra, teraz przepływamy i łapiemy od razu kolejnego. Rzesz w kurde! Tego się nie spodziewałem, że to się otworzy. To było dość blisko naszych nóg. Nie wiem, czy miałem takie nieodparte wrażenie, że wyjdziemy na ląd. Aha, teraz wyjdziemy na ląd. Dziwne, bo płynęliśmy naprawdę bardzo długo pod tą wodą, a nagle jesteśmy na lądzie. I dalej nie mogę zrozumieć, o co w tym wszystkim poszło, bo dalej jest to strasznie zawiłe. Ogólnie ta gra jest strasznie zawiła. Ale fajna. Jest naprawdę bardzo fajna. Doszliśmy już do końca miejsc, w którym mogliśmy iść. Teraz wpłyniemy tutaj. No i zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Coś powinno być, chociaż jedna ciekawa rzecz. Zobaczyłem ten cień i od razu pomyślałem o tym, że to jakiś potwór. Fajnie w sumie nie martwić się o to, że się utopisz. To jest tam jakiś plus. Jest tam jakiś plus, już bardzo długo gramy, nie wiem, czy zauważyliście. Powiem wam, że nie mam kompletnie pojęcia, co tutaj mam zrobić. Tutaj nie ma kompletnie nic, co mógłbym zrobić, co mógłbym nacisnąć albo w tym stylu. Coś, no nie wiem. Może jeszcze wyżej powinienem wypłynąć. O! Przecież przypłynąłem stamtąd chyba, nie? To o co? Ej, czemu to jest? Idzie tu? O Jezus! Ile jeszcze będziesz szedł? Dobra, czyli wróciło nam nasza zabawka stara ze światłem. To jest rzecz, którą oczywiście bardzo lubimy, bardzo szanujemy. I tak dalej, i tak dalej. Może dzięki temu będziemy mogli, nie wiem, zrzucić do wody tamto? Chyba to tak nie działa, ale spróbujemy raz jeszcze. Stoimy tutaj. No to się nie opłaca kompletnie. To się kompletnie nie opłaca. Poczekamy, aż to pójdzie w drugą stronę. Bo w tą stronę, no to nie ma sensu. Teraz za tym pójdziemy. I zaczniemy tym trochę kręcić. Aha. No popatrzcie, teraz będziemy mogli coraz dalej po prostu się za tym chować. Ma to jakiś sens. Z czasem będzie bardziej się opłacało iść na tą stronę niż na tamtą. Tamtą. I ma to sens jak najbardziej. Teraz znowu kręcimy. Żeby to jeszcze poszło dalej. Dobra, uciekamy. I teraz gdzieś tutaj nas to już nie uchwyci. Tak jest, chociaż już jest blisko, nie? Teraz już możemy spokojnie pokręcić raz czy dwa w tą. Uff. No i też jest już większe miejsce bez światła niż ze światłem. Tutaj. Ale to było blisko. Biegniemy. Tutaj. Powinno być ok. Nie? Nie no, było. Uff. Ale też było blisko, muszę przyznać. Że już teraz było naprawdę blisko. Dobra, pokręcę jeszcze trochę, żeby mieć większą pewność, że jednak dam radę tam wejść. Więc stanę tutaj i poczekam, aż będę mógł wejść na górę. A na górze skończymy już ten całkiem długi odcineczek. Już trwa naprawdę całkiem długo. A muszę to jeszcze niżej. Dobra, więc never mind. Poczekam raz jeszcze na światło, które jest już naprawdę bardzo daleko. Ale no muszę na nie poczekać, bo muszę to jeszcze niżej, tak żebym mógł z tego tam wskoczyć po prostu. Zbiegniemy za światłem, od którego jesteśmy. No może tak malutko, szybciej. No poczekamy, no.
Nie będę też wariował. Szkoda by było stracić cały progres, który tutaj zrobiliśmy. Więc po prostu przeczekam. To wróci w tamtą stronę. Ja już sobie wyjdę tutaj. Wejdę tutaj. Dalej jest za nisko. Znaczy za wysoko. Dobra. Więc jeszcze raz. Mam nadzieję, że lubicie tutaj przeciąganie odcinków z Manojkiem. Ja lubię. Bardzo. Bardzo, bardzo. Dobra, poczekajmy aż wróci. Pobiegnijmy. No, jesteśmy szybsi. O, teraz powinno już być ok. A, chciałem biec, ale za późno się zdecydowałem. No, gdybym zrobił to wcześniej, to pewnie bym mógł. A nie, bo to na górze to też jeszcze działa. Dobra, no to never mind. Myślałem, że na górze to już nie łapie, ale tam jeszcze odrobinkę łapie. Ale tu już nic nie łapię, więc... Tak więc, jak mówiłem, na dzisiaj to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli Wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.